Witam Państwa serdecznie. Salonik Polityczny Telewizji Republika, Rafał Ziemkiewicz, a w saloniku dzisiaj Zuzanna Dąbrowska, Karol Gac i Łukasz Warzecha. Dzień dobry. No i od czego by tu zacząć? No, od największej afery XXI wieku. Dlaczego nie tylko? Zostało powiedziane, czy tylko w Polsce. Ale dlaczego tylko XXI? Moim zdaniem to od czasu chrztu Polski nie było większej afery. To jest w ogóle afera tysiąclecia. Dobrze, ale żartujemy sobie, ale należałoby zacząć od ustalenia, z czym rzeczywiście mamy do czynienia. Bo tak, rano jednego dnia czytam, że 250 000 lewych wiz wystawionych za łapówki. Wieczorem tego samego dnia już czytam, że milion muzułmanów został sprowadzony do Polski. Potem czytam wyjaśnienia stosownych resortów, że raczej chodzi o kilkadziesiąt udokumentowanych przypadków wystawienia tych wiz za łapówki. No i że w ogóle proceder trwający od dość dawna, co skądinąd kłóci się z tym, że stosunkowo niewiele tych paszportów. No i szczerze mówiąc, myślę, że opinia publiczna ma prawo być zagubiona w tym wszystkim. Ale jaki się... jest stan obecny w momencie, tak jak, bo może śledzi się pilniej ode mnie. To się da wszystko wytłumaczyć, chociaż my nie wiemy do końca tak naprawdę, co się wydarzyło. Na pewno to nie są setki tysięcy przypadków, tak jak twierdzili niektórzy politycy Platformy, którzy na dowód przytaczali w ogóle statystyki wydanych wiz pracowniczych dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Czyli wychodziło, że w ogóle nie było innych wiz niż za łapówki. Tylko wszystkie musiałyby być za łapówki, co oczywiście jest absurdem. Inna sprawa, że warto się przyglądać statystykom i tych wiz, i zezwoleń na pracę, i zezwoleń na pobyt, bo to są trzy odrębne, różne kategorie. Każda z nich mówi troszkę o czymś innym. Pod kątem rzeczywiście tego, skąd imigranci są sprowadzani. No ale to jest odrębna sprawa polityki migracyjnej, która w ogóle w tej kampanii nie jest niestety omawiana, a odrębna jest sprawa tej afery. No i teraz, jaka jest jej prawdziwa skala, to my nie wiemy, bo ja prawdę mówiąc za bardzo oświadczeniom rządu nie ufam, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że no, o ilu możemy mówić w przypadkach, o kilkuset, o paru tysiącach. Nie wiemy też, czy to był jeden system, bo z tego, co słyszymy na temat roli pana byłego wiceministra Wawrzyka, to, co napisał też Andrzej Stankiewicz w Onecie, pokazuje to tak, jakby tam chodziło o jedną sprawę, czyli o sprawę konsulatu w Mumbai i sprowadzania Hindusów. Natomiast zaczynają się pojawiać informacje, że podobne praktyki były w wielu polskich konsulatach, no albo tam ambasadach, jeżeli konsulat jest połączony z ambasadą. Ale nie wiemy, czy to w ramach jednego systemu, czy to była jakaś jedna siatka korupcyjna. Uzupełnia tylko. Co wiemy? W tym tekście, który przywołujesz, Andrzeja Stankiewicza, tam padło oprócz tych Indii i Mumbaju rzeczywiście padło kilka miast. Kilka innych miejsc i rzekomo miało rzeczywiście ta siatka, która powstała wokół wiceministra, zdaniem Stankiewicza, wokół ministra Wawrzyka miała za tym stać. No ale cały czas oczywiście nie wiemy podstawowej rzeczy, czyli liczb. No bo tutaj oczywiście mamy duży szum informacyjny. Mamy opozycję, która podbija i przegrzewa tą sprawę ewidentnie. Mamy marszałka Grodzkiego, który wystąpił na orędziu i mówił o tym, że po to tutaj kilkaset tysięcy wiz i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem mamy też stanowisko oficjalne prokuratury i niezależnie też od tego trochę służb specjalnych, które wskazują, że ten proceder dotyczył około, tam bodajże jest 270 czy 280 wiz, z czego to tam tylko część była odmowna, no bo znów też jest pytanie, za co ta łapówka? No bo jedna strona mówi, no właśnie za to, żeby była wiza, a druga strona mówi, ta łapówka była tylko, że za przyspieszenie decyzji, a nie za decyzję pozytywną. No więc to też są Mogło być też różnie w różnych miejscach, ale to, co też wiemy, to niezależnie od wszystkiego, to też fakt, że problem z wizami był ewidentnie od wielu, wielu lat. O tym chociażby mówił Witold Jurasz otwarcie, że gdy jeszcze on pracował na placówce, to zgłaszali wielokrotnie jeszcze za czasów Platformy przed PiS-em nieprawidłowości, bo te czasem mafie, czasem różne dziwne organizacje. No, generalnie było tak, że ktoś, jak były te terminy na konsultacje, na rozmowy, no to one były wszystkie blokowane przez boty, potem trzeba było zapłacić, żeby się dostać na rozmowę i tak dalej, i tak dalej. Proceder generalny. Chyba, przepraszam, jedną rzecz, zanim Zuzanna, ty jeszcze powiesz, co o tej sprawie myślisz, jedną rzecz trzeba dodać, że istotnym elementem w ogóle tego schematu i takim bardzo wątpliwym jest uczestnictwo tych firm outsourcingowych, które niby są normalnym aktorem tego procesu,
ale tutaj zawsze powstaje największa wątpliwość. No i to również znów ja będę się upierał, że trzeba przy tym mówić o całej strategii imigracyjnej. No bo to są firmy, które przyjmują zamówienia przede wszystkim od wielkich korporacji, ile one potrzebują sprowadzić pracowników i potem jest wszystko jedno skąd, byleby to byli jak najtańsi pracownicy. No takie mięso uberowe, jak zwykłem to nazywać. Ale mieliśmy już sprawę w konsulatu w Łódzku, bo chyba już wszyscy zapomnieli. To przecież dokładnie chodziło o coś takiego. Dokładnie to, co Karol powiedział. Blokowanie, no kolejki były bardzo długie. Kto chciał widzę do Polski przyjechać, popracować, to tam mógł to załatwić za drobną grzecznością. Prawdopodobnie rzeczywiście ten proceder trwał bardzo dużo, ale tu mamy jakąś jedną no, sprawę, nie wiem, 7 osób, jeśli dobrze pamiętam, ma postawione zarzuty, z czego 3 osoby mają być aresztowane, znaczy są aresztowane i tyle wiemy z prokuratury. To wszystko. No, wiemy tyle jeszcze, wracając do tych liczb, no to mamy 2 kategorie, to znaczy jest ta liczba wiz, co do których jest podejrzane, że one zostały wydane właśnie dzięki jakimś łapówkom. No wczoraj, w piątek, premier mówił, że to jest około 250 takich przypadków, w których faktycznie jest to podejrzenie, że to były wizy związane po prostu z łapówkarstwem, mówiąc wprost. Jest też druga liczba, którą na portalu X podał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. To jest liczba wiz pracowniczych wydanych w 2022 roku. To jest niecałe 200 tysięcy, z czego większość to są Ukraińcy, Białorusini, reszta Egipt, Liban, Zimbabwe i kraje afrykańskie. Więc no, to jest nieco ponad 1000, jakby to są te kraje, co do których możemy mieć obawy, co do których obywateli możemy mieć obawy, że wprowadzą jakiś niepokój, zamęt i podniosą statystyki przestępczości w naszym kraju. Więc to jest ta kwestia. Karol nawiązał do tego, co pisze i mówi Witold Jurasz. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe, bo to no, Jurasz ma wgląd taki insajderski, jako były dyplomata w Moskwie i na Białorusi. Powołam się na Witolda Jurasza, no bo myślę, że warto przywołać to, co on powiedział. Na Onecie, no więc raczej nie. On jest teraz bardzo złym symetrystą, krytykowanym przez i Gazetę Wyborczą, ale także przez drugą stronę. No Paweł Wroński w ogóle mu zarzuca, że on się wpisał w narrację pisowską. Ale co mówi Witold Jurasz? Mówi, że w jego ocenie to jest afera służb, czyli po prostu jest jakiś system, który funkcjonuje już nie od tej kadencji, nie od tego rządu, ale funkcjonował już w latach poprzednich, który po prostu jest nadzorowany przez parę osób ze służb specjalnych, bo bez nich to nie miałoby racji bytu, którzy po prostu wciągają w to jakichś polityków, urzędników z obecnej władzy i tak to funkcjonuje i to funkcjonuje od wielu, wielu lat i prawdopodobnie będzie funkcjonowało dalej, no bo zobaczmy, w jaką aferę przerodziła się ta dyskusja. Nikt tak naprawdę, już mam wrażenie, nie chce tego rozwiązać. Nikt nie chce dojść do źródła tego problemu, no bo Platforma teraz tak jest orędzie Tomasza Grodzkiego, który mówi o kilkuset tysiącach wiz, który sam, no przecież nie jest człowiekiem najbardziej krystalicznym, powiedzmy sobie szczerze. No on dzisiaj krzyczył o łapówkarstwie. Z drugiej strony mamy PiS, który chce absolutnie to przykryć. PiS przez pierwsze dni, kiedy media opisywały tę sprawę, próbował udawać, że tego nie ma, że to jest afera TVN-u. No to nie jest afera TVN-u, to jest afera, którą trzeba wyjaśnić. Natomiast PiS próbuje udawać, że jakby to Radosław Sikorski jest winien. Być może też jest winien, ale Piotr Wawrzyk z jakiegoś powodu został zdymisjonowany. Zaczęło się od posunięcia rządowego, czyli właśnie od dymisji Piotra Wawrzyka. Nie? Ale jeszcze warto powiedzieć, że sprawa trwa od marca, CBA ją bada, więc jakby to nie jest, że to wybuchło teraz. Jedno jeszcze uzupełnienie z kolei tego, co Zuzanna mówi. Ja z uporem Katona Starszego będę wracał do sprawy tego, że polityka i strategia migracyjna to jest coś, czego absolutnie powinniśmy się domagać w tej kampanii też. Wiem, że to jest wołanie na pustyni, ale... Się domagamy tego już od pół roku, pamiętam. Ale powinniśmy, bo ty mówisz o wizach, a w kategorii jeszcze, jak spojrzymy na kategorię pozwoleń na pracę, wiem, że to oczywiście nie jest to samo. Pozwolenie na pracę jest warunkiem wystawienia wizy pracowniczej. Natomiast tam bardzo wysoko wylądowali Uzbekowie. To jest ponad 33 tysiące pozwoleń na pracę. I pną się do góry już od kilku lat, ale w tym roku wyjątkowo dużo jest Gruzinów. Na Gruzinów szczególnie zwracam uwagę, bo to jest bardzo dobry przykład braku strategii migracyjnej, ponieważ Gruzini przodują w kategorii przestępczości relatywnie do liczby osób obecnych w Polsce. I też zorganizowanej. Mieliśmy jakiś czas temu aferę na basenie, gdzie grupa Gruzinów zaczęła, no tam było podejrzenie, że są jakieś czynności seksualne wobec dzieci podejmowane, nielegalne. Mamy pod względem liczbowym przodują Ukraińcy, ale w stosunku do liczby osób, które są w Polsce, a to jest lepsze kryterium niż zwykłe liczby bezwzględne,
To są Gruzini i oni się angażują niestety w taką przestępczość pospolitą, bo Ukraińcy to jest głównie jazda po alkoholu, natomiast Gruzini to są włamania, rozboje, pobicia i wszystko to, co jest naprawdę poważne. Więc po tych liczbach widać, że nie ma żadnej strategii. No bo i Gruzini są muzułmanami, tak? Bo tu Gruzini cały czas teraz jest opozycja, mówi o muzułmanach. No to źle mówię. Ale Gruzini są, powiedzmy, postchrześcijanami, można tak powiedzieć, bo to jest bardzo zlaicyzowany kraj, chociaż jeden z najstarszych krajów chrześcijańskich. Tak, postsowiecki oczywiście ma te same problemy, co wszystkie kraje postsowieckie. Natomiast wyciągnąłem tych muzułmanów, bo już oczywiście co do... Pełna zgoda z tym, co Łukasz mówi, my to mówimy wielokrotnie. Mięso uberowe do Polski wjeżdża, korporacje minimalizują koszty w ten sposób, że zatrudniają ludzi z drugiego końca świata, którzy nie znają języka, nie znają, nie wiedzą nic i potem ci ludzie tu zostają. Czyli jak klasyczna formuła tak zwanego neoliberalnego systemu, czyli jak są jakieś zyski, to są prywatne, jak są jakieś koszty, to trzeba je uspołecznić. My płacimy koszta za to wszystkie, tylko że to już się nie chce zdzierać gardła nawet, ponieważ wiadomo, że nikt się tym nie zajmie, nikt nie próbuje rozmawiać o meritum problemu, co w systemie nie działa, co powinno zadziałać, jaką powinno się wprowadzić ustawę, jak to się powinno uregulować, tylko jest właśnie o przerzucanie się, marszałek Grodzki wychodzi, pada największa afera. Zresztą, największa afera XXI wieku to rzucił od razu Donald Tusk, więc od razu było hasło, że bijemy w to, lecimy i chciałem, żebyśmy porozmawiali raczej, no jak to na tę kampanię wyborczą ma szansę wpłynąć, ponieważ... opozycja żyje ciągle w takim oczekiwaniu na ten jeden rozstrzygający cios. Tak. Wunderwaffe. No ja bym powiedział przebudzenie. Takie przebudzenie, że coś się takiego stanie i z dnia na dzień po prostu ten jeden... To miał być, nie wiem, dwie wieże, zatruta Odra, największa katastrofa. Była Willa Plus i tych afer, które już doprowadzą do tego, że opozycja przejmie władzę, było już tak wiele. Dlatego też no, ja nie uważam, że to wpłynie jakoś destrukcyjnie na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś na tym temacie może się budować, to nie PiS i nie PO, ale raczej no, myślę, że Konfederacja może brać ten temat jako ten swój temat, który można zagospodarować, zwłaszcza, że mam wrażenie, że Konfederacji tematów powoli zaczyna brakować i widzę takie mocne spowolnienie w tej kampanii, gdzieś taką pustkę programową, brak pomysłu na to, co robić, żeby faktycznie poszerzać ten swój elektorat, więc jeżeli ktoś zyska, to zyska Konfederacja. No, przepraszam tutaj, ale to powiem, żeby nie porządku dyskusji, to jeszcze wrócimy do Konfederacji, bo powiem, pomysł się pojawił. I mnie mocno zdziwił, ale rzeczywiście tak, pełna zgoda, że jeżeli ktoś, to Konfederacja. I nie uważam, że zyska Platforma, dlatego że Platforma nie potrafi rozegrać żadnego tematu, nawet takiego, który jest dla niej korzystny. Spot z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, do którego dzwoni ktoś z ambasady niemieckiej. No ten spot był śmieszny na początku i on też ośmieszał dosyć ważny temat, no bo ujawniono notatkę, żeby też tak przybliżyć widzom, o co chodzi. Ujawniono notatkę, w której zapisano, że Donald Tusk jako premier rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat tego, jaki wiek emerytalny powinien być w Polsce. No i wniosek jest taki, że Angela Merkel podpowiadała Donaldowi Tuskowi, że podwyżka wieku emerytalnego jest dobra i powinna zostać wprowadzona. No więc to jest temat bardzo poważny, bo szef rządu naszego sąsiada, co prawda bardzo ważnego partnera handlowego, ale jednak państwa, z którym konkurujemy jakoś w ramach Unii Europejskiej, mówi naszemu premierowi, co ma robić. No i temat ważny, który można by przez tydzień omawiać, grzać w mediach, no to PiS zrobiło śmieszny spot z Jarosławem Kaczyńskim, który odbiera swoją starą Nokię, a w tle jest kot prezesa. No i wydawało się, że można to obśmiać. No to co zrobiła Platforma Obywatelska? No to teraz cały klub Koalicji Obywatelskiej dzwoni do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pyta go, a co zrobić z tym, a co zrobić z tym? I zawsze odpowiedź jest ta sama, no Tuska już nie ma, ja jestem tutaj szeryfem, ten porządek się zmienił. Tak samo sprawa generatora memów, która bardzo szybko obróciła się przeciwko Platformie Obywatelskiej i generator memów został aresztowany, w wolnej Polsce będzie siedział. Więc teraz jest kolejna afera. Sam się bawiłem, muszę powiedzieć. Ja się nie bawiłam, ale bawiłam się tym, co działo się na Twitterze, bo wszyscy to było jakby oczywiste, że jeżeli damy generator memów, dlaczego politycy nie robią sobie zdjęć z kartkami, bo na kartce można napisać wszystko, już kończę. Więc obserwując to, jak Maja PiS się podkłada... Która cierpi do dzisiaj z tego powodu. No, albo Maja Ostaszewska, która mówi, że biała kiełbasa jest rasistowska. No to jest naprawdę komiczne. A tego nie widziałem. No, to jest bardzo, bardzo zgrabny mam. I już kończę. Więc obserwując to, no to podejrzewam, że Platforma i tej afery nie będzie w stanie wykorzystać, bo przegrzeje temat po prostu. Ja mam inny pomysł, co oni z tym mogą kącik zrobić. Kącik satyryczny zakończyłam. Ale to powiem po przerwie państwu.